Ja bardzo doceniam ten medal, tym bardziej, że to nie jest tak, że my przegraliśmy ten mecz, tylko Włosi go wygrali. Naprawdę nie było punktu zaczepienia dzisiaj, zagrali perfekcyjnie prawie w każdym elemencie. I tak jak mówię, to nie był mecz, gdzie to złoto nam przeszło obok palcy, gdzieś tam między palcami, tylko po prostu przegraliśmy i oni byli lepsi po prostu. To jest tylko jeden set, było po jeden i wtedy się zaczęło granie na nowo tak naprawdę i było widać, że po prostu Włosi byli lepsi. Przed tym sezonem bralibyście takie srebro w ciemno? Oj, wydaje mi się, że tak. Jednak wiadomo, to już nie jest drużyna w przebudowie, bo ona została zbudowana i ten szkielet już na pewno jest i będzie do najbliższych igrzysk. Jak się spotykaliśmy, wiadomo, że dużo zmian w składzie, nieobecność Wilfredo, było dużo tego szumu wokół, więc brałbym w ciemno na samym początku przygotowań, w trakcie już niekoniecznie. To jest początek drogi, no przed nami 2 lata ciężkiej pracy, 2 lata walki na pewno o skład, bo jednak ta rywalizacja na każdej pozycji tak naprawdę jest duża. Także to jest na pewno początek fajnej przygody. Za chwilę się pakuję i jadę od razu do Warszawy, jeszcze do synka, do małej. W środę wieczorem już jadę do Zawiercia, więc za chwilę się zobaczymy gdzieś na miejscu. I co? No, po turnieju już jesteśmy. Trzeba teraz już o tym zapomnieć powoli. I od jutra tak naprawdę rusza projekt Zawiercie i kolejny medal w drodze.